To jest zadanie drugie z zawodów drugiego stopnia 12 Olimpiady Matematycznej Juniorów, która odbyła się 14 stycznia 2017 roku. W zadaniu pojawia się stwierdzenie PK równa się 1 druga AD. I pytanie brzmi, skąd wiemy, że PK równa się 1 druga AD? Pokażemy to na dwa sposoby. Sposób pierwszy. Trójkąt ADP... Jest trójkątem prostokątnym, wiemy to z treści zadania, powiedziane jest, że przekątne trapezu są prostopadłe. Oznaczyliśmy przez k środek boku AD. Jeżeli teraz do boku AP, albo prostej AP, poprowadzimy prostą równoległą przechodzącą przez środek przeciwprostokątnej, czyli właśnie przez punkt K, to zgodnie z twierdzeniem Thalesa dzieli ona odcinek DP na połowy. Bo te dwa odcinki pozostają do siebie w takim samym stosunku jak te dwa odcinki. Oznaczmy punkt przecięcia przez x. Poza tym, jeżeli te dwie proste są równoległe i kąt o wierzchołku p jest kątem prostym, to kąt o wierzchołku x jest również kątem prostym. W takim razie odcinek kx jest wysokością trójkąta dpk. I ponieważ dzieli on podstawę na równe odcinki dx i xp, to kąty wewnętrzne przy podstawie mają równe miary, czyli kąt kdx i kąt kpx. W takim razie trójkąt dpk jest trójkątem równoramiennym, czyli boki dk i pk mają równe długości. Czyli długość środkowej trójkąta adp poprowadzona z wierzchołka przy kącie prostym jest równa połowie długości przeciwprostokątnej. Drugi sposób Odpowiedzi na pytanie, skąd wiemy, że PK równa się jedna druga D. Jeżeli w okręgu narysujemy średnicę, to jest ona również kątem wewnętrznym o mierze 180 stopni. Kąt wewnętrzny okręgu to taki kąt, którego wierzchołek leży w środku okręgu. Kąt wewnętrzny o mierze 180 stopni jest oparty na łuku będącym połową okręgu. Jeżeli na tym samym łuku oprzemy kąt wpisany w okrąg, Niech jego wierzchołkiem będzie właśnie punkt P, to miara takiego kąta jest połową miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wiemy to na podstawie twierdzenia o kącie wpisanym i kącie środkowym opartych na tym samym łuku. Mówi ono, że wpisany ma dwa razy mniejszą miarę niż środkowy, czyli miara kąta APD wynosi 90 stopni połowę miary kąta AKD. Czyli tak zbudowany trójkąt ADP jest trójkątem prostokątnym wpisanym w okrąg. Jeżeli tak, to odcinki AK, DK i PK są promieniami tego okręgu, czyli mają tę samą długość czyli długość środkowej trójkąta ADP, poprowadzona z wierzchołka przy kącie prostym, jest równa połowie długości przeciwprostokątnej. Odpowiednio sytuacja wygląda dla trójkąta BCP i jego środkowej PL. Nie jestem pewien, czy są to dowody, które zadowoliłyby sędziów olimpijskich, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli już wątpliwości co do długości tej środkowej. Zapamiętajcie, że jeżeli trójkąt jest trójkątem prostokątnym, to długość tej środkowej, która zawiera wierzchołek przy kącie prostym, jest równa połowie długości przeciwprostokątnej. I pamiętajcie też, że geometria potrafi być naprawdę fajna, czasem trzeba tylko trochę bliżej się przyjrzeć.